Witajcie. Dzisiaj chciałabym z Wami zrobić taką oto bombkę. Możecie ją wykorzystać na choinkę, możecie wykorzystać ją na jakieś przyjęcie, na Andrzejki, pomysłów jest miliony. Ta jest wykonana z kartki sztywnej, z bloku technicznego. I tutaj do jej wykonania potrzebujecie tak naprawdę mniej kartek, czyli tutaj jest użyte 16 kółek. Tutaj jest troszeczkę więcej, bo jest około 20 kółek. Tak naprawdę od Was zależy, jaka wielkość będzie. Moje będą miały średnicę 7,5 cm kółka. I tak naprawdę potrzebujecie do jej wykonania jakieś kolorowe kartki. Możecie wykonać z jednego koloru, może być, mieć różne kolory. Ważne właśnie, możecie wybrać zwykłe kartki kolorowe, ewentualnie blok techniczny. Możecie też wykorzystać taką kolorową piankę. Oczywiście nożyczki, ołówek, jakiś sznureczek, ewentualnie wstążeczka, która będzie zawieszką, linijka, ja wykorzystam klej na gorąco, możecie też wykorzystać do tego magika. Zaczynamy od tego, że na kartce rysujemy kółka. Przy papierze delikatnym, takim miękkim, rysujemy 20 okręgów. Ja już sobie podzieliłam, tutaj jest 10. I tutaj jest 10, bo teraz składamy na dwie części. I tak, przechodzimy, jak już wytniecie wszystkie okręgi, bierzemy i składamy dokładnie każde kółko na pół i odkładamy. Tutaj, jak widzicie, mam ołówek, troszeczkę będę chciała go zakryć, więc złożę w drugą stronę i podobnie składam drugą warstwę, czyli każde kółko na pół. Teraz już macie wszystko to zrobione, polecam Wam podłożyć sobie jakąś kartkę pod spód, żeby nie ubrudzić blatu. I bierzemy sobie pierwsze. Tutaj otwieramy i przez środek smarujemy klejem. Starajcie się do samego końca nie dawać kleju, żeby Wam nie wypłynął. Składamy. I teraz jak może Was na inny kolor, żebyście lepiej to widzieli pod spodem, żeby się nie zlewało z tłem. I teraz smarujecie od tej strony, można jak Wam to pokażę, tutaj klejem i tu. Robicie takie dwa paski. Bierzecie następne. I staracie się równo przyłożyć do tamtego. Sklejacie. Jeżeli to macie, znowu otwieracie i tu znowu przez środek smarujecie klejem. I teraz pasek z tej strony. Pasek z tej strony. W ten sposób to wygląda. I przykładamy. Smarujemy w środku. Z tej strony. Z tej. W środku. Postępujemy z każdą warstwą. Przy kleju na gorąco chyba jest zdecydowanie trudniej, z tego względu, że przyklejają Wam się palce. I tak naprawdę ciężko jest nad tym klejem zapanować. Przypominam, że osoby młodsze przy korzystaniu z kleju na gorąco zdecydowanie
powinny poprosić osobę dorosłą, ponieważ ten klej jest naprawdę gorący i można się poparzyć. I gdy macie już tą połówkę złożoną, po rozłożeniu wygląda w ten sposób, odkładacie ją i przystępujemy dokładnie w ten sam sposób z wykonaniem drugiej części. Czyli najpierw smarujemy przez środek, wrócę sobie w tą stronę. Mam nadzieję, że nim dotrwamy do końca, nie skleję się. I gdy już mamy to zrobione, przechodzimy do naszej zawieszki. Możecie związać końce. Ja tego nie zrobię. Smarujemy klejem. Jeżeli używacie magika, to magikiem smarujecie tutaj. Składamy na pół. I przykładamy. Jeszcze dla pewności dam troszeczkę kleju od góry. Musicie teraz poczekać chwilę, aż ten klej lepiej złapie. A teraz przechodzimy do składania naszych dwóch części. Tutaj z tej strony smarujemy i z tej klejem, tak jak w poprzednich warstwach. Przykładamy. Kleju na gorąco musicie zwrócić uwagę, ponieważ gdy dacie go za dużo, on skleja Wam sąsiednie kartki, więc przed sklejeniem całości po prostu rozkładacie sobie warstwami i sprawdzacie, czy wszystko jest w porządku. Jeżeli widzicie, że gdzieś coś jest za bardzo sklejone, staracie się delikatnie to wciągnąć. I tutaj teraz smarujemy ten bok i ten bok kleju na gorąco. I musicie wywinąć i skleić te dwa boki. Przez chwilę warto przytrzymać to zdecydowanie mocniej. I tak oto macie gotową bombkę. Mam nadzieję, że stworzycie je w różnych kolorach, w różnych rozmiarach.